Cześć! Już niedługo okres festiwalowy. Dzisiaj pokażę Wam jedną z propozycji makijażowych, która moim zdaniem będzie idealna na tą okazję. Zaczynam od nałożenia bazy na całą twarz. Będzie to baza z Golden Rose, matująca. Aplikuję sobie ją rękami na twarz. Jest bardzo wydajna, także wystarczy nam tylko jedna pompeczka. I dokładnie wmasowuję sobie w skórę. Makijaż festiwalowy musi nam wytrzymać bardzo wiele godzin, tańcząc, śmiejąc się i pocąc, także baza, myślę, jest konieczna. Zacznę sobie od oka. Nakładam na całą powierzchnię powiek bazę. Tak naprawdę jest to cień w kremie, ale u mnie służy jako baza, jest to Maybelline Color Tattoo. Jak widzicie, wklepuję ją w całą powiekę ruchomą i nawet delikatnie tutaj wyjeżdżam sobie nią poza łuk brwi. W sytuacji, kiedy wiemy, że na nasze oko będziemy nakładać dużo różnokolorowych, intensywnych cieni, to warto zaczynać makijaż właśnie od oka, dzięki czemu cienie nie osypują nam się na nałożony wcześniej podkład. Makijaż oka rozpoczynam od nałożenia w zewnętrzny kącik tego fioletowego cienia z palety ze Slika. Do tej czynności używam pędzelka Make Up Forever 236. I blenduję sobie go takimi, jak widzicie, pociągłymi ruchami. Nie boję się, że wyjadę daleko, ponieważ taki jest zamysł. Ma to być szalony makijaż, niecodzienny. I teraz zmieniam sobie pędzelek na Make Up Forever 242. I nim jeszcze bardziej to wszystko blenduję i rozcieram, żeby uzyskać taki efekt mocno rozdymionego oka. Jak widzicie, trzymam sobie pędzelek daleko, nie tutaj przy samym włosiu, tylko nieco dalej, dzięki czemu blendowanie będzie wyglądało zdecydowanie naturalniej. Teraz będę podkreślała załamanie powieki i użyję sobie pędzelka z Sephory numer 60 i tego jaskrawo-różowego cienia. I teraz biorę do łapki pędzelek 242 Make Up Forever i nim standardowo blenduję ten jaskrawo-różowy cień. Teraz sięgam po nieco większą paletkę, która tak naprawdę nie jest taką standardową paletką. Te cienie udało mi się kupić na targach beauty i będę używała sobie tego ciemnofioletowego, tak naprawdę wpadającego w taką delikatnie funkcję fioletu. Biorę pędzelek 236 i tutaj w te miejsca, gdzie był ten fioletowy, nakładam właśnie ten cień, który przed chwilką Wam pokazałam. Wzmacniam sobie intensywność w tym zewnętrznym kąciku. Teraz czas na korektor. Biorę korektor L'Oréal Paris Trumacz w kolorze najjaśniejszym, czyli jedyneczka. I odrobinkę nakładam sobie w te miejsca na powieki. I teraz biorę sobie pędzelek owalny. Nakładam sobie go głównie po to, żeby cień, który nałożę właśnie w te miejsca, wyglądał lepiej. Dobra, i teraz znowu biorę paletkę, którą kupiłam na targach i teraz będę nakładała sobie ten cień. Jest to taki brudny różowy z delikatnymi drobinkami. I nakładam go sobie na środek powieki, w te miejsca, w których był korektor. Te dwa wcześniejsze cienie, czyli ten fiolet i ten jaskrawy różowy, były matowe. Teraz sięgnęłam na bardziej taki satynowy cień, żeby dodać troszkę takiego urozmaicenia na powiece. Wewnętrzny kącik chcę mocno rozświetlić, dlatego biorę sobie teraz cienie z Bicora i nabieram tego najjaśniejszego cienia, który opalizuje na takie fioletowo-różowe kolory. I rozprowadzam delikatnie, kierując się do środka. Na tym etapie zostawiamy oczko w spokoju, później je dokończymy. Teraz zajmę się twarzą. Dzisiaj użyję sobie podkładu z Make Up Forever. Jest to jeden z lepszych podkładów, bardzo go lubię. I rozprowadzam go na skórze. Po podkładzie pora na korektor. Jest to ten sam korektor, którego używałam do makijażu oka. Trumacz w kolorze 1. Zaczynam od nałożenia go tutaj pod oczy. Szczyt nosa. Środek brody, łuk kupidyna i czoło. I rozprowadzę sobie go za pomocą pędzelka z Sephory numer 83. Jak widzicie, za blisko nim nie podjeżdżam pod oko. Nie chcę zniszczyć sobie makijażu, który już gdzieś tam powstał.
na powiece, dlatego resztę wklepę palcami. Teraz kolej na puder. Muszę zmatowić swoją cerę i tutaj użyję pudru Essence All About Matte i pędzelka, który jest u mnie nowy. Kosztował niecałe 10 zł, kupiłam go w Lidlu. Nie używałam go jeszcze, jak widzicie, jest tutaj zapakowany i nie był jeszcze nawet dotykany, nawet nie wiem, jaki w dotyku jest włosie. Jestem bardzo ciekawa tych akcesoriów, także wypróbujemy. Właśnie odpakowałam jeden z nich, jest to pędzel do pudru i włosie jest bardzo miękkie. Może porównam sobie z pędzlem, którego używam dotychczas, czyli Eco Tools. Tutaj jest znacznie więcej tego włosia, jest na pewno gęstsze i myślę bardziej twarde. To znowu jest miękkie, bardzo lekko się ugina, jest na pewno rzadsze niż to, ale w dotyku jest nawet, można powiedzieć, bardziej przyjemne niż ten pędzelek z Eco Tools. Także sprawdzamy, jak się spisze podczas nakładania pudru. Przez to, że ta końcówka pędzla jest taka szaro-biała, to nie wiem, czy puder już jest na pędzelku, czy się po prostu osypał gdzieś w dół. Zobaczymy. Nie, jest. I nawet fajnie zbiera produkt. Zaczynam od pudrowania tego miejsca pod oczami, czyli miejsce, w którym był korektor. Jednym z minusów już teraz czuję będzie na pewno to, że zbyt bardzo się ugina. Jak przykładam sobie tutaj w te miejsca mój pędzelek z Eco Tools, to on jednak włosie zostaje w tym miejscu, w którym ja dotykam do skóry. Tutaj włosie się bardzo ugina, przez co mam wrażenie, że nie nakłada tego pudru tak jak powinien. Okej, słuchajcie, puder jest już chyba nałożony, twarz jest wystarczająco zmatowiona. Jeśli chodzi o takie krótkie podsumowanie tego produktu, to ja zawsze jestem za tym, żeby kupować jednak porządne pędzle, które sprawdzą nam się przez wiele lat, będą nam służyć długo, długo i wykonywanie makijażu będzie zdecydowanie prostsze przy użyciu właśnie takich, no, nieco bardziej profesjonalnych pędzli. Ale jeśli ktoś nie chce wydawać kupę kasy na pędzle i powiedzmy zaczyna, jest mocno początkujący i po prostu nie chce wkładać dużej kwoty w asortyment taki jak pędzle, to myślę, że te pędzelki z Lidla są ok. Pewnie nakładanie tych wszystkich kosmetyków jest nieco trudniejsze i może mniej przyjemne niż pędzlami nieco lepszymi, ale nie mam aż takich zastrzeżeń, żeby wam powiedzieć nie, nie kupujcie go. I teraz wracam do makijażu oka. Znowu biorę paletkę z Bicora Eyeshadows i teraz sięgam po ten cień opalizujący, taki fioletowo, można powiedzieć, śliwkowy, coś takiego. Teraz sięgam po taki mniejszy pędzelek, tak samo jest to taka kuleczka. I właśnie nim nakładam ten cień na dolną powiekę. Rozcieram sobie ten dół, rozcieram go dosyć nisko, bo zaraz tutaj w tych miejscach będzie jeszcze działo się coś nieco innego, także nie boję się wyjeżdżać nisko tym cieniem. I teraz znowu biorę tą paletkę ze Slika i biorę sobie ten cień. I aplikuję sobie go tym patyczkiem, który jest w paletce. Nakładam tutaj. I tutaj sytuacja jest taka sama, nie boję się zjeżdżać nim dosyć nisko, śmiałymi ruchami. Tutaj sobie pociągam pędzelkiem. Czas na eyeliner. Eyeliner L'Oreal Superliner, jeden z moich ulubieńców. I rysuję dosyć mocne, dosyć długie kreski. I w międzyczasie dodam, że jest to jedna z trzech propozycji na makijaż festiwalowy. Dwie pozostałe znajdziecie już niedługo na Facebooku Klateks. Nie wiem, czy u was też tak jest, ale mi zawsze łatwiej rysuje się kreskę na prawym oku. Z lewym mam zawsze gorszy problem, jeśli chodzi o dojście tym eyelinerem na powiekę. Pora na konturowanie twarzy. Sięgam po bronzer z W7 Honolulu Loose i używam pędzelka z Lidla. Ten pędzelek wygląda tak, jest taki delikatnie ścięty. Jak widzicie tutaj na zdjęciu, pani faktycznie konturuje sobie nim buzię. Ona nakłada chyba róż, ale ja użyję go do bronzera. W dotyku jest bardzo podobny do poprzedniego. Nawet jest może lepszy troszkę, ponieważ wydaje mi się, że jest bardziej zbity. Ma więcej tego włosia. Ten bronzer to bronzer sypki, także nakładam bardzo niewielką ilość, bo można sobie narobić niezłych plam. I zazwyczaj robię tak, że nakładam niewielką ilość tutaj na pędzel, a później jeszcze w pokrywce otrzepuję go, że tak powiem, z nadmiaru. I polecam nakładać go na mocno zmatowioną skórę.
Już teraz wiem, że z tego pędzelka jestem bardziej zadowolona. Jest lepszym niż ten do pudru. Pozwala robić takie zamaszyste ruchy, dzięki czemu to konturowanie będzie wyglądało naturalnie. Ja szczerze poluję właśnie na jakiś taki bardziej puszysty pędzel, bo ten, który ja mam, jest to ten z Makeup Forever, on jest zdecydowanie bardziej zbity i myślę, że to już teraz widać w kamerze. On jednak uginając się jest sztywny, a ten ugina się i jest dużo taki bardziej plastyczny, tylko jak widzicie wychodzą ciągle włoski, także to nie jest zbyt dobre. Więc jeśli macie jakiś taki właśnie dosyć mocno puszysty, że tak to nazwę, pędzel do konturowania, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, bo właśnie planuję sobie coś takiego kupić. Jeśli chodzi o konturowanie dzisiejsze, to chcę, żeby było dosyć intensywne. Cały makijaż będzie dosyć szalony, więc konturowanie może nam tutaj się mocno wyróżnić. Co nie znaczy, że mam sobie nagle teraz tu porobić plam, żeby mocno się wyróżniał. Powiem wam tak, w kwestii tego bronzera, który ja właśnie mam, ten z W7 Honolulu Luxe, to jego bardzo ciężko nakłada mi się właśnie tym pędzelkiem z Makeup Forever, pokażę go raz jeszcze. Ciężko mi się nakłada przez to, że właśnie on jest taki dużo mniejszy i to nakładanie jest bardzo ciężkie. Muszę się mocno tutaj natrudzić, żeby rozprowadzić go ładniej, żeby wszystko wyglądało, żeby wszystko było równomierne. Tutaj jest to dużo bardziej proste w przypadku tego pędzla. Ale myślę, że bronzer w kamieniu, a nie taki sypki jak dzisiaj używam, byłby troszkę cięższy, jeśli chodzi o nakładanie właśnie tym pędzlem. Przekonam się wkrótce, będę testować, więc jak chcecie poznać moją opinię, co będę na jego temat sądzić po jakimś tygodniu używania, to wpadajcie na moją stronę klatex.pl, gdzie już niedługo powinna pojawić się recenzja. Teraz delikatnie sobie jeszcze musnę tym bronzerkiem czoło. Konturowanie nosa może być ciężkie tym pędzlem, przez to, że jest tak duży, ale ścisnę sobie go tak, dzięki czemu może będzie troszkę bardziej precyzyjne. Tym pędzlem jest to ciężkie, jak widzicie, zrobiłam sobie troszkę tutaj plamy po tej stronie, także biorę teraz pędzel z Makeup Forever i nim postaram się uratować sytuację. Okej, i jeszcze odrobinę nakładam sobie na brodę. Troszkę przeciągam na szyję, a w sumie bardziej żuchwę. Teraz rozświetlacze. Jeśli oglądałyście ostatni haul kosmetyczny, który jest już na YouTubie, to pewnie wiecie, że jest to nowy zakup. Jest to paletka rozświetlaczy Glow for Glory z W7 i jestem z niej bardzo zadowolona. Biorę sobie pędzelek ze Smashboxa i teraz muszę wybrać sobie jakiś rozświetlacz, który będzie tutaj dobrze się komponował. Ja postawię chyba na ten pierwszy. Nakładam tutaj nad bronzer. Nakładam go dosyć sporo, chcę się świecić. Na tą okazję jest to jak najbardziej dozwolone, także nie musimy bać się, że przesadzimy z rozświetlaczem. Nakładam sobie też odrobinę na szczyt nosa, pół kupidyna i jeszcze trochę na szczyt nosa. Okej, i teraz coś, czego nie mogę się doczekać. Będę sobie tutaj na te miejsca, tak naprawdę pod oczami, przyklejała różnego rodzaju takie kryształki, jakieś takie folie kolorowe. Ja akurat mam tak naprawdę folie, które są przeznaczone do paznokci, ale nic nie stanie się, kiedy nałożę sobie je tutaj na skórę. I biorę sobie klej do rzęs. Myślę, że nim będzie najprościej to wszystko przykleić na skórę. Jest to klej, który po chwili robi się przezroczysty, także bez stresu nakładam odrobinę pod oczy, po czym odkręcam drobinki i przyklejamy właśnie tutaj pod oczy. Dokładam troszkę kleju i zjeżdżam drobinkami nieco niżej. Moim zdaniem wygląda to naprawdę super. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie na ten temat i czy zrobiłybyście sobie taki makijaż na festiwal lub może zrobicie, jeśli wybieracie się w tym roku. Okej, myślę, że wystarczy. Troszkę nabałaganiłam sobie tutaj na biurku. I teraz biorę sobie eyeliner z Golden Rose. Jest to srebrny eyeliner, tak samo jest w ostatnim filmie, czyli haulu kosmetycznym. Jak macie ochotę go obejrzeć, to gorąco zapraszam. Pojawi się na końcu tego filmu na białej karcie. I słuchajcie, nim na środku rysuję sobie taką kropkę, nieco inną kropkę. Nie wiem w sumie, jak nazwać ten kształt. Zaraz zobaczycie. O, jest to w sumie bardziej taka kropelka. A tutaj nad brwiami robię kropki. Teraz pora na delikatne wyczesanie brwi. Będę starała się robić to bardzo ostrożnie i używam sobie maskary do brwi z Golden Rose w kolorze 3. Tak jak mówiłam, staram się robić to bardzo delikatnie, żeby nic tutaj nie uszkodzić. Jeśli wybieracie się na festiwal i zaczerpniecie jakieś inspiracji z mojego dzisiejszego makijażu, to koniecznie dodawajcie zdjęcia na Instagram i oznaczajcie mnie pod nimi, żebym mogła obejrzeć wasze prace. I
tak naprawdę już ostatni element to pomalowanie ust. Ja myślę, że idealną pomadką delikatną, która nie zepsuje nam tego efektu wow, który mamy na powiece, będzie pomadka z Rimmela The Only One Matte w kolorze 200. Jeśli chodzi o makijaż, to moim zdaniem jest skończony. Ja nie dodawałabym już tutaj nic więcej, ale chcę zmienić jeszcze jeden element mojego wyglądu, więc poczekajcie moment. A, jeszcze przez te wszystkie świecidełka, które mam na twarzy, zapomniałam, że mam niewytuszowane rzęsy, także zrobię to teraz szybciutko na koniec. Jak widzicie, biorę sobie tusz z Bourjois, Volume Glamour i Miss Sporty Studio Lash. Górne rzęsy tuszuję właśnie tym z Bourjois. Wam się szczerze, że myślałam, że do tego makijażu przykleję jeszcze sztuczne rzęsy, ale myślę, że dzieje się na tej twarzy już zbyt wiele, żeby jeszcze przesadzić i dokleić sztuczne. Dobra, i teraz makijaż jest już skończony. Tak naprawdę moim zdaniem jest już naprawdę super, mi efekt bardzo się podoba, ale zmieniłabym jeszcze w swoim wyglądzie jeden element, także poczekajcie momencik. Jestem z powrotem, jak widzicie pokręciłam włosy i moim zdaniem teraz jest to idealny look na festiwal. Tak jak mówiłam już wcześniej, jeśli zainspirujecie się którymś z elementów mojego dzisiejszego makijażu, to koniecznie pamiętajcie o tym, żeby oznaczyć mnie pod zdjęciem, żebym mogła obejrzeć wasze prace, a ja tak naprawdę już spadam. Wszystkim tegorocznym festiwalowiczom życzę miłego festiwalu, a Was zachęcam oczywiście do zostawiania łapek w górę, subskrybowania kanału i obserwowania mnie na Facebooku Klatex, Snapchacie Klatex oraz Instagramie Klatex. My widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki, pa pa!